Bakterie rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo, zachodzą również między nimi pewnego rodzaju procesy płciowe. Różnica między rozmnażaniem a procesem płciowym polega na tym, że procesy płciowe to jedynie wymiana genów. Ma to miejsce chociażby przy koniugacji. Rozmnażanie następuje na drodze podziału, pączkowania lub też fragmentacji. Jak przebiega taka koniugacja? Moi drodzy, jeżeli mamy sobie dwie komórki, jedna z nich ma plazmid, który z kolei chce mieć druga, czyli komórka biorcy. Następuje kontakt komórek, one się łączą za pomocą fimbrii, następnie jedna nić plazmidu przedostaje się do komórki biorcy, kolejnym krokiem jest synteza nici komplementarnych, czyli jakby odbudowanie plazmidu. Plazmidy to są po prostu cząsteczki DNA wykorzystywane przez naukowców, ja sam osobiście wszczepiałem Escherichia coli, taki plazmid, następnie analizowałem DNA. To jest bardzo prosta procedura, ale czasochłonna, ponieważ trzeba czekać, aż te bakterie będą się inkubować. No i w ogóle takie dosyć nudne to jest. W każdym razie przejdźmy sobie dalej, mianowicie do oddychania. Oddychanie u bakterii może być tlenowe lub też beztlenowe. W pierwszym przypadku bakterie nazwiemy aerobami, a w drugim anaerobami. Bakterie oddychające beztlenowo mogą, w zależności od warunków środowiska, zmienić sposób oddychania. Nazwiemy takie bakterie anaerobami fakultatywnymi. Przykładem może być Escherichia coli. Jeżeli bakteria ginie w warunkach tlenowych, oznacza to, że mamy do czynienia z anaerobem obligatoryjnym. Moi drodzy, kolejnym takim tematem wśród bakterii, którym się zajmiemy, to ich podział. To jeszcze obrazek zmienię, żeby było co innego. Mianowicie bakterie dzielimy na heterotrofy oraz autotrofy. Autotrofy będą przeprowadzać sobie fotosyntezę oraz chemosyntezę, natomiast heterotrofy, czyli organizmy cudzożywne, to na przykład będą bakterie saprobiontyczne, zajmujące się materią organiczną, bakterie pasożytnicze, które są pasożytami i wywołują choroby, no i z tego względu ich nie lubimy, oraz bakterie symbiotyczne, z którymi z kolei żyjemy w przyjaźni, ponieważ to jest taka bakteria, która coś nam daje od siebie. Można tutaj wymienić chociażby bakterie jelitowe. Pierwszą taką istotną cechą bakterii, która wyłania się już z tego rysunku, jest brak jądra komórkowego. W jego miejscu znajduje się genofor, czyli chromosom bakteryjny, ale warto tutaj zaznaczyć, że nie jest on oddzielony błoną od cytoplazmy. Genofor znajduje się w pewnym obszarze, który z kolei nazwiemy nukleoidem. Jest on podpisany na rysunku cyferką 8. Sam genofor stanowi podwójna helisa, która ma taką kulistą formę. Bakteria oprócz tego zawiera w sobie ribosomy, które są podpisane cyferką 3, oraz materiał zapasowy. Jest ona otoczona błoną, która będzie tworzyć wpuklenia oraz ewentualnie tylakoidy. Tylakoidy oczywiście będą występować u konkretnego rodzaju bakterii, mam nadzieję, że wiecie jakiego. Bakteria ma również ścianę komórkową, grubość tej ściany jest sprawdzana w metodzie Grama. Jest to metoda barwienia, w której po przeprowadzeniu badania podzielimy sobie komórki na bakterie Gram dodatnie, mające grubą ścianę zbudowaną z kilku warstw mureiny oraz bakterie Gram ujemne o cienkiej ścianie, która jest zbudowana tylko z jednej warstwy mureiny, no ale przy tym ma dodatkowo błonę czy też warstwę zewnętrzną. Część bakterii będzie również posiadać otoczkę śluzową pełniącą funkcje ochronne przed fagocytozą czy też przed przeciwciałami. Implikacja jest łatwo zauważalna, po prostu otoczka śluzowa sprawia, że bakterię trudniej zwalczyć. Bakterie mogą również posiadać rzęski, organella ruchu lub też wici. Mogą również posiadać fimbrie, które będą, jak już wcześniej wspomnieliśmy, łączyć komórki podczas koniugacji. Przetrwanie bakterii w trudnych warunkach ułatwia ich zdolność do anabiozy, to znaczy do przejścia w stan anabiozy. Wytwarzają one wtedy formy przetrwalnikowe, endospory oraz cysty. Ogólnie bakterie to są niezwykle wytrzymałe twory, ponieważ możemy je znaleźć praktycznie wszędzie na naszym globie. Jednocześnie wracając do tej metody Grama, jeżeli kogoś interesują kolorki, na jakie barwią się poszczególne typy komórek, no to polecam chociażby Wikipedię, ale myślę, że inne opracowanie również bez problemu znajdziecie w internecie. Dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia.